Witam, przepraszam za dwie ostatnie wrzutki, gdzie nie było głosu. Miałem po prostu uściszony głośnik, więc przepraszam. Powtórzę więc to, o czym mówiłem wczoraj, a nie było słychać. Bardzo krótkie zestawienie, zderzenie nauki pastora Chojeckiego z nauką świętego Piotra. Ja o tej nauce świętego Piotra już mówiłem obszerniej wcześniej, ale teraz na zasadzie krótkiego przepraszam, spięcia. Na stronie Tomasza Dobrowy, pogromcy lubelskiej Szurii, jest wiele takich fajnych, ciekawych wypowiedzi pastora Chojeckiego i jest taki krótki filmik zatytułowany Jak rozpoznać fałszywego guru. Tam możecie sobie wysłuchać. Pastor mówi, że prawdziwy pastor powinien być na straży czystej nauki, zbawienie tylko z łaski i uwaga, dodaje. Jeżeli jakiś pastor dodaje wytrwania, uświęcenia, chrzty, trwania i tam takie, i tam różne rzeczy, jest fałszywy. Więc mówi, jeśli coś dodaje, uświęcenie, wytrwania, trwania, chrzty, jest fałszywy. Drugi list świętego Piotra, rozdział. Pierwszy, święty Piotr mówi z całą gorliwością do wiary waszej dodajcie cnotę do cnoty, poznanie do poznania, powściągliwość do powściągliwości, pobożność do pobożności, miłość braterską. Prawda? Czytałem o tym. Jeszcze raz to zostawiam. Dodajcie. Jest tam 7 plusów. I później kończy w wersecie 11, to bowiem czyniąc, szeroko wam będą otwarte drzwi do Królestwa Niebieskiego. Więc zestawiając te dwie nauki, zestawiając naukę świętego Piotra z tym, co powiedział pastor Chojecki, że każdy, kto dodaje jakieś tam wytrwania, chrzty, świętości i tak dalej, jest fałszywy, wynikałoby, że w tej nauce, pisząc te słowa, święty Piotr jest fałszywym pastorem, ponieważ dodaje 7 rzeczy. Zestawcie to sobie, no i wyciągnijcie wnioski, kto jest fałszywym nauczycielem.